Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną H2O.net nano szampon, który na maksa przypomina mi Rise On and Shine. On Rise and Shine, którego już niestety nie produkują, którego już nie będzie w sprzedaży. Mam go jeszcze trochę, trzymam go sobie od czasu do czasu, sobie nim umyję autko. Kiepska butelka, zmieniłem nakrętkę, bo tamta czerwona w którymś momencie by się już nie odkręciła, a nie chciałem ciąć butelki, chciałem sobie zachować oryginał, bo już takiej następnej niepowtarzalnej kiepskiej nie będzie. I teraz tak, dlaczego porównuję? Z tego względu, że myjąc tym szamponem, one z butli pachną inaczej. Są podobne zapachy, ale pachną inaczej, ale myjąc tym szamponem, pierwsze co mi przyszło do głowy właśnie ten szampon. Rise and Shine. I mówię, kurczę, co jest? Barwa jest inna. Ten jest niebieski, tamten wpada w czerwone. Ale wracając do tego szamponu. Tutaj producent podaje rozcieńczenie 15-20 ml na 10 litrów wody przy ciężkich zabrudzeniach. Ok. I 10 ml na 10 litrów wody przy codziennej pielęgnacji. Ok. Myje się, bo szampon ma fajny poślizg. Przy 10 ml powiedzmy, że
jest nieciekawie. No, cudów nie ma. Przy 20 jest ok. No, moim zdaniem przy 30 dopiero zaczyna się fajnie. Dla mnie to jest taki złota miarka, jeżeli chodzi o szampony, jak zauważyłeś. I wtedy widzę, co jest 5 z szamponami, dlatego zawsze leję 30. Próbowałem, tak jak tutaj producent zaleca, i przy 10 ml naprawdę szału nie ma. Kolejna rzecz, co do tego szamponu. Tak jak widziałeś, piana na aucie no nie powala. Im dłużej myjesz tym szamponem, tym mniejsza piana. Znika ona niestety, podobnie jak przy Rise and Shine. Naprawdę, jakbym nie wiedział, jakby mi nalali powiedzmy 2 wiadra i te same szampony, nie wiedziałbym, którym myję. I teraz tak, poślizg. Bardzo fajny. Przy 30 ml naprawdę zacny poślizg. Bardzo mi się podobał. Co jest fajne w tym szamponie? Nie zostawia po sobie bałaganu, jak wyschnie. I nie zaburza w żadnym stopniu hydrofobowości. Podobnie jak Rise and Shine. No tak porównuję, ale naprawdę mega mi go przypomina. I tutaj producent podaje pH 8,5. Kiedyś pod którymś filmem był komentarz, że tym miernikiem mogę sobie zmierzyć GU. Kufno. No i powiem Ci tak, jak widziałeś, mój amatorski miernik kufniano pokazał to samo. Pomylił się tam o 1 albo 0,2, czyli moim zdaniem granica tolerancji jak najbardziej. Więc taki komentarz możesz sobie wsadzić właśnie w G. Pomimo, że jest amatorski, ale ja jestem zadowolony z tego miernika. Z tego względu, że naprawdę pokazuje bardzo dobre wyniki. Nie oszukuję aż tak znacznie. Kiedyś miałem innej firmy i tamten był tragedia. Ten zdecydowanie pokazuje dobrze. Znaczy dobrze. Idealnie nie pokazuje, no nie ma szans, bo to jest amatorski sprzęt, ale naprawdę nie odbiega to jakoś od pH, które podaje producent. No dobrze, co do szamponu. Czy jest fajny? Fajny. Dlaczego? Z tego względu, że przypomina mi Rise and Shine. To już jest mega plus, bo ten szampon uwielbiam. Kolejna rzecz, 2 minusy tego produktu. Pierwszy to jest taki, że ta słaba piana na aucie, ja lubię jak się fajnie pieni. Drugi minus to jest taki, że on pośrednio się wypłukuje z pojemniczka. Jest gęsty, no cudów nie ma, ale najgorzej też nie jest. Ogólnie dla mnie, moim zdaniem, fajny szampon i jazda zaczyna się dopiero od 30 ml. Przy 10 naprawdę zero przyjemności jak dla mnie z mycia. Więc jeżeli chcesz się nim bawić, moim zdaniem 30 ml nie zaburzy Ci hydro, nie zostawi bałaganu, a przyjemnie sobie umyjesz autko. No dobrze, słuchaj, pomarudziłem, stwierdziłem, że wpisuj komentarz Nano szampon, jeżeli będziesz pierwszy do zgarnięcia Quick Detailer od AENSO Glim 100 ml. Propozycja filmu upadła. Kurczę. Wróć. 100 ml jest do zgarnięcia tego produktu. Propozycja filmu z aplikacji tego produktu na pewno Ci się pojawi. Jeżeli będziesz pierwszy, 100 ml leci do Ciebie. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!